Witam serdecznie. Polish Zombie jest z nami. Jak zawsze, jak co tydzień, jak w zasadzie co weekend. Graj trąbi Polish Zombie. O, dobry tekst. Graj trąbi Polish Zombie. Marcin. Dyskwalifikacja, bardzo ciekawe skończenie. Gala Prime 10 zaczyna się od dyskwalifikacji. Czy organizacja chce się... Ale nie jest dyskwalifikacja, bo Karpi się cieszy, więc chyba a, jednak... A, to nie, to jednak cofnie. War. System war. Na szczęście już mamy. Widocznie sędzia siedział, widział na warze, że wszystko się zgadza. Myślę, że to dobra decyzja. Lepiej bo... jak siedzi na warze niż na barze. Też prawda, ale czasami, jak to mówią, wolę jego pijanego niż ciebie trzeźwego, co do zawodnika, też się sprawdza, więc różnie to bywa. A na poważnie mówiąc, co tu dzisiaj robisz? Nagrywam relację do Sixpack TV. No i przy okazji chciałem sobie obejrzeć też kilka walk, bo prawie mi zrobiło nawet ciekawą kartę. Oleksiejczu... Widać, że słuchają ludzi i zrobili odpowiednie zmiany w odpowiednim momencie. Oleksiejczu będzie walczył ze Strusem, tak? Myślisz, że to, że jest mieszanka sportu i freak fightów, uchroni freak fighty przed tym, co zapowiadają różnego rodzaju gremia państwowe? Wiesz co, jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób mówisz o potencjalnym zbanowaniu freak fightów, tak? Ja uważam, że coś takiego nie ma racji bytu, ponieważ banując freak fighty będziemy musieli też zbanować wszystkie amatorskie zawody, no bo tutaj można powiedzieć, że czepiamy się tego, że ci zawodnicy nie mają doświadczenia w sportach walki. Młodzi zawodnicy też nie mają doświadczenia w sportach walki, więc, że tak powiem, będzie taki, problem, no, sformalizowania tego, jeżeli by chciał. Ale ja zresztą uważam, że każdy powinien robić to, co chce, a szczególnie ten par, który się pan nie jak się... Ten pan minister? No, że kogoś to widać, że no, no kurwa debil, no po prostu, no nie powinien się tego powiedzieć. Przecież w każdym MMA, na zasadach MMA, w kickboxingu, w K1 można uderzać kolanem w nos i to jest brutalne, prawda? To jest brutalne, ale na tym to polega. Za to kochamy sporty walki, bo są troszeczkę brutalne, bo nawiązują do tych naszych atawistycznych, pierwotnych emocji, tak? Czyli walki. Ja uważam, że to jest piękne, ja to kocham. Jeżeli panu się to nie podoba, to nikt po prostu tego nie ogląda. Oczywiście, jeżeli on zarządza stadionem narodowym i to on wybiera sobie to, co jemu się podoba, to pierwsze jest to też niezbyt fair wobec całego narodu, bo podobałoby się spytać to, co ludzie lubią, bo skoro teraz ten pan minister lubi oglądać, załóżmy, tenis stołowy, to teraz wszyscy będziemy zmuszeni tylko oglądać tenis stołowy na stadionie narodowym. Uważam, że to jest dość populistyczne podejście. Zauważył, że dobrze jest teraz mówić negatywnie o freak fightach, czy tam sportach walki ogólnie i po prostu płynie z prądem. Ale Marcin, możemy tutaj oczywiście wziąć... Oczywiście domniemany debil, żeby pan mnie tutaj nie pozwał. Domniemany debil. Okej, okay, zostawmy może te określenia, bo to jest, można powiedzieć, mało eleganckie, jeśli chodzi o określanie ale kogoś. Ja to jestem bardzo mało elegancki, więc... Ja wiem, znam ciebie z tej strony, ale... Wybacz. Powiem tak, ale czy nie ma podstaw do tego, że faktycznie freak fighty... Jeśli oglądaliśmy main event, praktycznie wydarzenia ostatniego Fame MMA i kopanie leżącego zawodnika w głowę w trakcie rozdzielania, no to przyznasz, że oglądając to z pozycji ministerialnych, byłby to problem. Pamiętasz tą walkę w KSW, gdzie zawodnik Szamil Musajew po gongu zaczął bić przeciwnika i cały jego narożnik i wszyscy biegli? Tak, ja stałem wtedy przy klatce. Pamiętasz walki Mike'a Tysona, gdzie Mike ma takie charakterystyczne zdjęcie, że... Mike Tyson nie walczył na narodowym. Mike Tyson nie walczył na narodowym. Tamta gala też nie była na narodowym, tylko było na... W arenie. Tamta gala właśnie była chyba w Łodzi, przy małej, jeszcze w czasach pandemii. Nieważne, mówię tutaj o sportach walki. Sporty walki wiążą się ze skrajnymi emocjami. Oczywiście, jeżeli pan minister chce panować na nas w stanie narodowym, tak jak powiedziałem, jeżeli on jest osobą decyzyjną, a jemu się sporty walki nie podobają, to pewnie to zrobi, tak? Ale nie możemy, że tak powiem, skrajne emocje i sporty walki niestety idą w parze. I mówienie to, że tylko we free fightach wydarzy się, że ktoś po gongu uderzy drugiego przeciwnika, to sam dobrze wiesz, będąc no, specjalistą sportu walki i no, chodzącą biblioteką sportu walki, no, to sam dobrze wiesz, że takie rzeczy się nagminnie działy też poza ringami free fightowymi na tych zawodowych ringach. Pamiętam, tak? Jak Muhammad Ali wyzywał matkę, a rodzin nie ruszamy, matkę Joe Frazier'a. No to jest wiadomo co, wiadomo gdzie. Tak. I to było dobre z 50 lat temu, jeśli się nie mylę. No właśnie, dlatego mówię, no jeżeli ktoś się uprze i będzie chciał demonizować jakieś zjawisko społeczne, to będzie to robił, ale po prostu wystarczy użyć troszeczkę zdrowego rozsądku. Wydaje mi się, że zdrowy rozsądek zawsze podpowie nam najlepsze wyjście z sytuacji.
To inaczej zapytam Ciebie teraz, bo okej, okay, jakby decyzje państwowe, decyzje różnych gremiów pewnie będą nie jeden raz gdzieś oscylować wokół różnych pomysłów, zakazów, takich nakazów. Wiadomo, gospodarka nakazowo-rozdzielcza jest bardzo modna, była zawsze modna i jak widać się pewnie będzie utrzymywać. Natomiast zapytam Ciebie z drugiej strony, tak? Jest spadek zainteresowania freakfightami i czy freakfighty tutaj nie dążą do samounicestwienia, bo jednak wyniki sprzedaży mogą po prostu rozwalić freakfighty. Nikomu nie będzie się chciało organizować gal, które się nie opłacają. Pytanie, czy te gale się nie opłacają, czy po prostu już nie windują rekordów. Bo jeżeli ludzie spodziewali się, że każda gala to będzie coraz większy sprzedaż, to musiało osiągnąć pewnego rodzaju plato, czyli taką płaszczyznę i teraz wydaje mi się, teraz będzie może delikatny spadek, wejdzie na płaszczyznę i będzie się utrzymał. Oczywiście, że jest spadek zainteresowania, ponieważ tych gal jest coraz więcej. Nie każdy jest, nawet nie każdego stać na to, żeby każdą galę wykupić, tak? No i to jest związane z tym. Państwo robi wszystko, żeby obywatele byli biedniejsi i nie mieli na gale freakfightowe? I to powodem są gale freakfightowe? Może powinny się zająć bardziej niż freakfightami, tylko zająć się łataniem dziury budżetowej, rosnącej inflacji. Żeby było na freakfighty. Dokładnie, żeby ludzie mieli na życie. W większości priorytetem jest niestety przetrwać od pierwszego do pierwszego lub od dziesiątego do dziesiątego, a nie wykupić galę freakfightową. I na tym się powinni skupić ministrowie. A minister sportu może się skupić na tym, żeby jakieś właśnie wsparcie dla młodych sportowców, nie na tym, żeby jeszcze kolejne jakieś, bo to jest sporty walki, czy to free fighty, czy to zwykłe sporty walki, napędzają koniunkturę, przyciągają coraz więcej osób na salę i jakby nie patrzeć, dają też pracę zawodnikom, no bo każdy jednak, trenerzy, wszyscy zaangażowani. Czułeś to ty sam? Ja aktualnie jeszcze nie odczułem tego. Okej. To miejmy nadzieję, że odczujesz, że przyjdzie. Widziałeś nagłówków w Super Expressie na Onecie? Śląsek zarobił potworne pieniądze. Tak? Potworne to różnie może być. Okej. Okay, nie wiedzą, co piszą po prostu. Okej, okay, a ty jesteś powiedzmy na przewidziany na kolejne wydarzenie Fame MMA w grudniu? Nie wiem. To prawda, że dostaliście propozycję stawki cięcia o połowę? Ja nie dostałem. Tak, gdzieś padają takie... Chciałbym też powiedzieć, że ja dostałem wypłatę za narodowy i to w całości. Dostajesz wypłatę za narodowy? Tak, bo dostałeś całość. Jerzy Pogłoski, że nie dostałeś jeszcze... No tak, bo gdzieś tam padły takie zdania. Może niektórzy nie dostali, bo może, może faktury nie wystawili. Ale ja mówię tylko za siebie. A wystawiłeś fakturę? Wystawiłem. No to widzisz, trzeba umiejętnie wystawić fakturę i wpłyną pieniądze. Prędzej czy później. Tak, oczywiście. Marcin, faktycznie będzie tutaj zjazd z freakfightami teraz i będzie utrzymanie się na jakimś poziomie, który tak jak powiedziałeś, może nie daje wielkich milionów, ale będzie w miarę stabilny i będzie się opłacało jednak te gale robić. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Wydaje mi się, że tak. No też teraz są takie ruchy w świecie freakfightowym, które nie jestem w stanie wiedzieć, bo dużo zawirowań było z Cloudem, krążą pogłoski, że to Fame wykupił Cloud. Jestem żołnierzem Fame'u i Fame jest moim serduszkiem. Nie możesz zdradzić, że kupił. Nie wiem tego szczerze mówiąc, bo obdzwoniłem wszystkie osoby, które mogły mi takie informacje udzielić i tej informacji nie uzyskałem, co do tego dobrze świadczy o hermetyczności tej firmy, ale... Clouda czy Fame'u? I tej. Tam podobno właściciele nie odbierają telefonów, dlatego jest ta hermetyczność. Uważam, że monopol nie jest dobry dla pracowników przede wszystkim. No, to się zgodzę, więc... Więc będzie na pewno, jeżeli będzie monopol na rynku, to zawodnicy na tym ucierpią. Na razie jest duopol, bo jest Prime i jest Fame. Tak jest. I uważam, że Prime robi super robotę. Jeżeli Prime pomyśli, to mają szansę troszeczkę tego tortu dla siebie więcej ugryźć. Kto jest największą dla Ciebie, powiedzmy teraz, freakfightową gwiazdą? Jeśli pomyśleli i zrobili walkę Wrzosek kontra Halman na przykład, to myślę, że by się bardziej sprzedało. Ale Chcesz bić psa? Absolutnie. Wiesz jak akurat tutaj, absolutnie. Wiesz jak zareaguje środowisko, ale też, Piotrek tak sam mówi, będziesz bił psa? Ja staję w obronie chłopaków, moich ziomków, prawilniaków z Torunia. Przyczepił się do biednego Bartka Szachty i kurwa nie wiem co do niego chce. Czy on jest głuchy czy głupi? Bo pijany to na pewno tam był. Jeszcze w mundurze. Jestem ciekawy, czy na służbie w policji też tak chlał. Bo zgaduję, że tak.
A był w stanie nietrzeźwym? Ja nie widziałem wtedy go. Skazującym, no tak. Może jakieś leki psychotropowe, bo tam chyba z psychiką też nie jest najlepiej. No jest trochę, gdzieś tam rozmawiałem jakiś czas temu i sam tutaj rzeczony. No, tak jak powiedziałem, ostatnio udzieliłem się takiej odpowiedzi na moim Insta Story. Oczywiście rzekomo, bo nie mam potwierdzenia, nie widziałem tego, ale są takie pogłoski i zdjęcia, które mogą o tym świadczyć. Wolę prawilniaków niż zomowców polskiej policji, którzy pałują kobiety metalowymi pałkami teleskopowymi, rzekomo na Marszu Kobiet. Piotrek rzekomo, zaprzeczał, gdzieś tłumaczył mi tą sytuację kiedyś. Ale był tam jednym z tych gości, ale wiesz, to jest formacja zmilitaryzowana, każą ci być i nie weźmiesz zwolnienia. No ja bym to nie zrobił. Tacy jak on strzelali kiedyś do górników w kopalni Wujek. Wiem. Którzy nie pomyśleli. Pamiętam to. Ty byś to zrobił? Ja stałem po drugiej stronie barykady. Ale jak gdybyś był po tamtej stronie, bo jednak jakby masz jakiś kodeks moralności, tak? Których nie zrobisz, tak? No to każdy. Żołnierz może odmówić wykonania zbrodniczego rozkazu. Właśnie. Taka jest prawda. No właśnie. I weźmie konsekwencje na. Ja bym wolał ponieść konsekwencje niewykonania. Znam to skądś. Myślę, że psychika Piotrka też jakby to, że nie jest w najlepszym chyba miejscu teraz w swoim życiu psychicznie. Myślę, że jest w dużym związku z tym powiązana też. Nie dźwignął tych po prostu rzeczy, które odpierdala na służbie. Myślę, że... Są dobrzy policjanci, ja to absolutnie nie mam nic przeciwko jakby policji jako ogółu, tylko mam coś przeciwko takim właśnie pojebom, którzy po prostu wykorzystują jakby to, że są w pozycji władzy. Ja zawsze mówię, to nie jest wina psa, że cię ugryzł, tylko to, że dałeś się ugryźć. To już jest dyskusyjna kwestia. Nie, mówimy teraz schodzimy tutaj, jeśli chodzi o zwierzęta i tak dalej, gdzieś, a nie rozmawiamy o... Prawilniakiem nie jestem, tak, ale jeżeli ktoś ma stanąć w obronie prawilniaków, to gdzie mam się podpisać? Okej. Okay, z tymi zeznaniami. Luźna rozmowa. Luźna rozmowa to jest wybór każdego i każdy gdzieś tam w sercu dźwiga takie czy inne brzemię. Ja mówię, byłem jakimś fanem Piotra Holmana, ale tak. Po jego wpadce dopingowej w UFC przestałem być jego fanem, to po pierwsze. Po drugie tak, plamił polski sport, teraz plamił polski mundur, więc zero szacunku. Myślisz, że byłby tego dobry pojedynek, że Piotrek... Ja myślę, że byłby tego zajebisty pojedynek. Po zajebiste konferencje, zajebisty pojedynek. A teraz zajebisty pojedynek... Chcę wyjaśniać prawilniaków, a ty daj nie... Daj mi kurwa komijarę. Zaczął się swojemu pojedynek, bo jeżeli mamy już 8 minut, to fajnie byłoby się teraz przenieść... Dobra, zerknijmy, co się dzieje. Czarek Oleksiejczuk kontra Piotr... Tak. W ogóle Piotr Strus bardzo negatywnie wypowiadał się o Freak Fightach i tak nawet chyba kiedyś powiedział, że nigdy by tutaj nie... Nie, Piotr... tego krowa nie zmienia zdania. Ja bardzo się cieszę, że Piotr tutaj trafił, bo to jest dobre miejsce dla zawodników. Piotrek miał pierwszego Freak Fightera, nazywał się Strachu. Ja wiem, że prowadził. Pamiętasz Strachu? Ale pamiętam wypowiedzi, może to były nasze, może to, nie powinienem mówić, może to były nasze prywatne rozmowy, nie pamiętam. Możemy komentować, kiedyś razem komentowaliśmy. Tak, bardzo fajnie, tak. Prima, tak. Komentowali. Bardzo chętnie jeszcze, wiesz, jeżeli by mi dostało zielone światło, to coraz więcej komentuję. Wczoraj komentowałem galę Gross Boxing Night i powiem ci, że bardzo fajna w ogóle gala w Świętochowicach. Gala boksu, bardzo fajnie się komentowało, też z Radzikiem akurat komentowaliśmy, tak. Ja wczoraj dostałem jakąś gdzieś pytanie o propozycję, czy mogę komentować, ale dzisiaj był Prime. Aha, okej. No jak to wygląda? Stójkowa raczej batalia się tutaj szykuje. Na razie wyczuwanko. Już jest półtora, już zbliża się do półtorej minuty. Jeszcze przy okazji zapytam cię, Mateusz Rembecki dzisiaj zwycięża, wielu wieszczyło mu klęskę. Widziałem tylko wyniki, no bo jechaliśmy tutaj i połowę drogi nie mieliśmy w ogóle zasięgu. Wiem, że mu wróżyli klęskę, ale no widzisz. Wygrał z bardzo dobrym, mocnym zawodnikiem. Polaka za granicą przekreślają. Nie, no ale akurat... Możemy, tylko musimy... Ja twierdziłem, że Mateusz ma papiery na bycie mistrzem UFC. W twojej ocenie? Ja uważam, że może być, oczywiście, jak najbardziej. Mówię, ja tak, jeżeli mam typować kogoś, to będzie, no to bardziej bym typował Mateusza, oczywiście nie Gamrota, oczywiście nie odejmując Mateuszowi Rybeckiemu, bo ma papiery również na to, żeby być mistrzem UFC. Ale Mateusz Gamrot jest starszy, a Mateusz Rembecki jest młodszy. To prawda. Myślę, że ten czas... Ale jest aż taki stary, że... Nie, ale że ten czas jednak... Jego pik już minął? Przy lekkiej wadze, jak ty oceniasz spadek refleksu, bo u ciebie czasami jest spadek refleksu, nie? Czy nie? Nie, u mnie spadek refleksu to już był jak 15 lat. No ale był spadek refleksu, przegrałeś z Don Cassio. A dzisiaj Don Cassio walczy. Tak, no ale to wiesz, ja nadal chciałbym tego rewanżu, tak? Bo uważam, że wygrałem to. Ci wywiad do Sixpacka? Uważam, ja z nim nie robię.
z wrogami nie robię. Więc jeżeli nie robimy się z wami wywiadu na Sixpacka, to się tylko domyślcie. Ta pizda po prostu nie jest z tego rewanżu, wiesz o co chodzi? Jak sam myślisz? Nie. Nie wiem. Bo wie, że tamten pojedynek przegrał. Kurczę, dyskusyjna sprawa, tak bym powiedział. Pamiętasz moje zdanie. Dyskusyjne, tak. Ale rewanż, teraz, uważam, że rewanże są najlepszą sprawą na wyjaśnienie kontrowersji. Oj, Piotrek już delikatnie krwawi. Mówię, to prawy prosty wykonał czarka. Ładnie. Ale tak jakby refleks troszkę Piotka zawodził. Ładnie trochę, bo to jest stary. O tym wieku mówię. Wiek starszy kontrowersji. Ty to już wiesz chyba najlepiej, tak? Ja to wiesz. Ja to coś, dzisiaj spadł laptop i ja nie zdążyłem go złapać. Na szczęście był dobrze opakowany, teraz już, wiesz, zabezpieczam się, nie? No nie, tutaj stójkowo jednak widzę. Zatańczył Piotrek. Trafił Czarek. Zatańczył. No i po wszystkim. Nie puścił sędzia dalej. Prawidłowo? Tak, wydaje mi się, że tak, oczywiście. Po tym kopnięciu już nogi Piotrka straciły, że tak powiem, przyczepność. No to jest taki pierwszy sygnał. Ale kto by się spodziewał, że tak szybko, nie? Bo myśl, tutaj wielu typowało, ja też myślałem, że na punkty to się rozegra. Ja też, ale Piotrek jest, pomimo tego, że jest technicznie świetnym zawodnikiem, no to właśnie to był jego taki troszeczkę pięta Achillesowa, tak, odporność na ciosy, często mu, chociaż miał też walki, że przewalczył, ale wiadomo, że ten pasek energii taki przysłowiowy, no spada i tych ciosów przyjmujesz, no Piotrek ma wiele więcej walk na koncie, ja chyba ma więcej, no Czarek jest takim zawodnikiem na dorobku, tak, wiele osób mu też wróży przyjść w UFC, no i między innymi ja mu to wróżę, bo wydaje mi się, że sprawdziłby się tam. To jest jego debiut w kategorii średniej. Ciekawe. No to jest, dobrze wygląda, ale zobacz, z dużym szacunkiem obaj do siebie, to jest naprawdę. Coś pięknego, zobacz. Gdyby tak pobił kogoś na narodowym, przecież to było też brutalne, prawda? Uderzał go na ziemi. To na narodowym okej, czy nie? No nie, myślę, że nie do tego akurat minister pił tam bardziej, pił do jakiejś sytuacji. Nie wiem, źle się wyraził, dlatego nazwałem go tym, no bo jeżeli jesteś na stanowisku ministerskim i nie potrafisz prostej myśli złożyć i wyartykulować, no to już właśnie tym, co nazwałem. Domniemanie. Panie ministrze, proszę się przyjrzeć. Panie ministrze, domniemanie. Proszę się przyjrzeć uważnie sportom walki i czerpać z tego pozytyw. Nauczyć się czegoś i wtedy zacząć się wypowiadać. Zaproszą cię do ministerstwa i dopiero. Jeżeli chcieliby, żebym był wiceministrem, to... Ty wiesz, ilu tam jest chętnych na stanowisko wiceministra? Nie, bo to jest właśnie polityka. Możemy już powoli się bo chciałbym... Nie wiem, czy mamy już 8 minut. Mamy 8 minut. Miło się Marcin, dodawało. Wszystkiego dobrego, dzięki. Ale co, rewanż, tak? Z Don Casio dzisiaj. Wskoczysz na scenę? Proszę cię.